Pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na wpół umarłego. Pewien Samarytanin podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim i podszedłszy opatrzył rany jego. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, 30 werset, 33 werset, 34 werset. Krótko przed narodzinami Jezusa Chrystusa, Syna Bożego w Betlejem, kapłan Zachariasz opisuje jego przyjście słowami: wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości. Łukasza, 1 rozdział, 78 werset. Co jednak spotkało Pana Jezusa tu na ziemi? Co tutaj zobaczył? Wszędzie podążał z wielkim zmiłowaniem ku potrzebującym pomocy i ratunku ludziom, którzy, podobnie do mężczyzny z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, wpadli w ręce zbójców. Co wywołało w Panu Jezusie taką postawę? Odpowiedź na to pytanie możemy znaleźć w opisie Samarytanina z powyższej przypowieści, gdzie czytamy, że człowiek ten ulitował się albo wzruszył się głęboko. Jezus bardzo odczuwał nędzę każdego człowieka, którego spotykał. Jak potoczyła się dalej ta historia? I podszedłszy, Syn Boży nie tylko przyszedł z nieba, nie tylko przyszedł do nas, nie tylko zauważył naszą nędzę, nie tylko odczuwał współczucie względem nas, nie, On podszedł bardzo blisko. Tak blisko zniżył się do naszego położenia, że na krzyżu Golgoty stał się za nas przekleństwem, aby każdy, kto otworzy mu drzwi do swojego życia, mógł cieszyć się w pełni Bożym błogosławieństwem. Porównaj Galacjan, 3 rozdział, 13 werset, 14 werset. Tak wielka jest Jego miłość.